Hej, cześć, ja nazywam się Kaer, a to jest kolejny odcinek z serii Dragon Age Origins. Aktualnie znajdujemy się w obozie, gdzie ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę po tym, jak w poprzednim odcinku wybraliśmy się na głębokie ścieżki, na powrót, ale tym razem zwiedzaliśmy sobie miejsce, którego nie mieliśmy wcześniej okazji zwiedzić, mianowicie Taik Kadasz, czy Taik Kadasza. Jak się okazało, Taik był domem dla wielu, wielu krasnoludów. Był dość takim gwarnym, wydaje się, miejscem w czasach swojej świetności. No i okazało się także, że Shale dobrowolnie oddała swoje życie i zamieniła się w golema. I to ponad 300 lat temu. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, od jak wielu, wielu lat te krasnoludy toczyły te wojny i bitwy z mrocznymi pomiotami. A jaką małą cząstkę my teraz jesteśmy w stanie tutaj przeżywać poprzez swoje przygody. No i tym samym okazało się, że była ona, Shale, właśnie wojowniczką, krasnoludzką kobietą, wojowniczką z samego rodu Kadasz, więc wyobrażam sobie, że piastowała jakąś ważną funkcję w przeszłości, albo była wysoko postawioną szlachcianką z tego rodu, którego zresztą przecież im nazwiskiem sygnowany był ten Taik. No i co teraz? Ogólnie okazało się, że jeśli chodzi o samą Shale, to właśnie niewiele wiemy. Jest ta przyszłość, czy to, co nastąpiło później, po tych właśnie wydarzeniach, odkąd zamieniła się w golema, jest dość mglista i dzieli się na tą taką strefę, gdzie wszystko było czarne i niewiele jest w stanie nam powiedzieć, a potem była już właśnie u boku Wilhelma, tego maga zwierzy kręgu, który w zwyczaju miał dużo podróżować i eksperymentować. No i właśnie, a propos podróży, no to dzisiaj też sobie coś, myślę, tutaj możemy zaplanować. I tak myślałem o szczycie wojownika. Jakieś labirynty tutaj są, jakieś kopalniane tunele. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Trzeba się przygotować wcześniej do tej podróży. Ja sobie zobaczę może, czy potrzebujemy coś uzupełnić albo sprzedać. Sporo miejsca mamy tutaj, w sensie zajęte przez jakieś, podejrzewam, przedmioty. To spróbujemy coś opchnąć. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Jakąś plotę koniecznie dawaj. Co tam na trakcie słychać? Są wieści, że wieża kręgu o mały włos nie została przejęta przez demony. Bestie wyrwały się spod kontroli, ale magom udało się je opanować. Chociaż ze sporymi stratami. Znowu? Czy na powrót? To na siebie ściągnęli, ale przyznam, że dobrze jest mieć ich po naszej stronie w walce z plagą. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. No tak. No dobra, to pokaż mi swoje towary w takim razie. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. Zobaczmy, co tutaj możemy sprzedać. Może właśnie też jakieś ciekawe tutaj sztylety żeśmy zebrali. Ten chociażby martwy mieszkaniec Taigu, który tak wysoko też jeszcze podnosi spryt. Sprzedajmy tylko na razie te, które na pewno nie będziemy z nich korzystać. Jakieś wielkie miecze. Może nawet właśnie po kilka tych kryształów, których nie będziemy potrzebować. Na pewno niektóre są zdublowane. Na przykład tutaj mamy po dwa. Ukruszone na pewno sprzedamy. Nie będą potrzebne w ogóle. Ten także. Tu jest czysty. Czysty jest chyba gorszy od tego olśniewającego. Tak jest. Też możemy sprzedać. I jeszcze jedną sztukę takiego. O. No i świetnie. Myślę, że tak może zostać na razie. Zobaczmy, co w kolejnym tutaj. W kolejnej zakładce. Tutaj jest hełm skórzany. To są jakieś zwykłe przedmioty takie. To też się nam raczej nie przydadzą. To też sobie sprzedamy to wszystko. Szpony burzy. No teoretycznie dla Morrigan. Zgniatacze Kadasza. Tutaj właśnie jeszcze były jakieś buty. Może by się tutaj przydało komuś podarować. W walce na dystans to może być ciekawe dla Leliany. Chociaż wymaga 22 siły. Zobaczymy sobie teraz. Jeszcze te rzeczy posprzedaję. Tutaj też jest jeden za dużo. Dobra, tutaj mamy splamiony krwią amulet. Sporo kondycji, chociaż odbiera siłę i siłę woli.
Żelazny pierścień również można sprzedać. Tutaj są obrażenia z różnych dziedzin. Zimno, ogień, jakieś duchowe. Słabsze okłady też możemy sobie tutaj sprzedać, chociaż to niewielki pieniądz, więc nie wiem, czy dużą to różnicę nam zrobi. Mniejszy eliksir uziemienia też. Nadzwyczajny, o proszę, mamy jeszcze właśnie jakieś prezenty, które możemy rozdać, to też sobie koniecznie rozdamy zaraz. Zobaczymy, co ciekawego. Zakrwawiony mosiężny klucz. To jest klucz, którym też będziemy musieli się zaraz udać. Jeszcze na powrót do miejsca, w którym odnaleźliśmy Shale, bo tam była jakaś skrzynia Olafa, która myślę, że może do tego pasować. Ciekaw jestem, co tam znajdziemy. Ja tu sobie jeszcze patrzę, czy te arcymistrzowskie runy w coś by tutaj nie wpakować. Musimy popatrzeć ewentualnie w ekwipunku u postaci różnych. Przede wszystkim u Zevrana chciałem teraz zobaczyć, albo u Leliany. Tutaj mamy 4 do odporności na zaklęcia. To wymaga 18 siły. Leliana ma 20, więc nie będzie jeszcze mogła założyć tych butów, ale jeśli byśmy tutaj, podejrzewam, przyznali poziom, bo mamy dostęp, to właśnie na taką okazję, myślę, świetnie tutaj się nam sprawdzi ta siła. O. No i jeszcze moglibyśmy jej wybrać jakąś podklasę. Tak się zastanawiam, czy może tego łowcy nie wybrać. Tutaj. W walce na dystans. Mogłoby być ciekawie dosyć. Zobaczmy na razie tutaj to, co wybrałem. Ile tu całe łucznictwo mamy już rozwinięte, więc warto by ewentualnie starać się rozwinąć jeszcze jakieś inne dziedziny. Na razie chciałem jednak rozdać, czy zmienić tutaj te przedmioty, czyli od tej strony będzie szybciej. Zgniatacza Kadasza możemy założyć. Tu jest 2 do zręczności, do punktu pancerza. Szansa na trafienie krytyczne w walce na dystans. No i zwiększa wrogość ogólnie. To jest dość ciekawe. Bo możemy sobie chyba skorzystać z czegoś, co zmniejsza tą wrogość. Któraś zdolność na pewno, chociaż nie z tego poziomu. Zobaczymy potem. Tu mamy jeszcze martwego mieszkańca Tajgu. To też jest dość ciekawe. Ja się początkowo zastanawiałem, czy ja bym tego nie używał. Na przykład zamiast tutaj tego sztyletu Duncana, bo on z kolei daje zręczność. Patrzę sobie tylko jeszcze, czy na sztylecie jest jeszcze 10% do obrażeń przy trafieniu krytycznym lub ciosie w plecy. Może w takim razie podarujemy go Zevranowi. Zevran ma chyba gorsze. Właśnie, tu ma jakieś takie nieszczególne. To myślę, że jemu lepiej to wyjdzie. Nawet jeżeli daje ten spryt, to i tak skorzysta na tym podklasa barda, którą również posiada. Tylko teraz zamiast którego? Zobaczmy sobie, tutaj mamy 6. Możemy spróbować szczęścia z tym zamiast tego tutaj. O, w ten sposób. No i dobra. Tu jeszcze mamy te skórzane buty. Nie wiem, czy komuś jeszcze butów brakuje. Wątpię. Tu są maga. Alister ma z zestawu. Sten również. Lelianie teraz wymieniliśmy. Lobo nie nosi. Ja też mam jakieś założone. Szanse na unikanie pocisków, na unikanie ataków. Myślę, że i tak to, co mam, jest lepsze. Okej. Okay. No i chyba wszyscy mają jakieś buty na sobie. Pierścienie również, chyba rozdaliśmy wszystkie. Wszyscy mają pozakładane. Tu mieliśmy jeszcze jakąś obrożę. Zobaczę tylko jeszcze, czy lobo, jakakolwiek obroża tutaj robi różnicę. Trochę więcej kondycji albo ataku i pancerza. Czy one też jakoś... Zobaczmy, jak to wygląda. 91. Udanego. No to może być całkiem w porządku, żeby trafiał też.
No i dobra, jeszcze sobie tutaj zerknę. Myślę, że teraz możemy rozdać te prezenty, które jeszcze mamy. Czyli tak. Tutaj będziemy mieli, nie wiem, czy to są, nie, to nie są przedmioty fabularne, to chyba będą różne, tak jest. Nadzwyczajny rubin. Myślę, że coś takiego mogłoby właśnie przypaść do gustu Zevranowi, jako że dawaliśmy mu w przeszłości rzeczy typu właśnie na przykład jakieś sztabki złota albo sztabki srebra i wydawał się być zadowolony, więc bardzo możliwe, że tym razem też... Cenione przez członków rodzin królewskich. Zobaczymy. Prezent. Jak miło. O, nie szczególnie. Jakoś nie przypadł mu do gustu, za to plus jeden. Zobaczmy srebrny miecz miłosierdzia. Komu to z kolei mogłoby się spodobać? Zdobiony srebrny amulet w kształcie miecza. Nie wiem, czy to jakaś aluzja tutaj tego miecza miłosierdzia. Tu jest jeszcze nadzwyczajny zieleniec. No cóż, najłatwiej będzie z piwem. To wiadomo, że wyjątkowe piwo Wilhelma zasmakuje Ogrenowi. Wspaniale to wygląda. Dokładnie. Tu jest jeszcze... Czy to jako biżuteria? Jeśli tak, to myślę, że mogłoby się spodobać właśnie Morrigan. Ciekawe. No i niespecjalnie. To może nadzwyczajny zieleniec. Ciekawe. Też nieszczególnie, ale choć trochę się poprawiło. Ważne, że z Ogrenem trafiliśmy. Dobra, zastanawiam się jeszcze, czy chcielibyśmy tutaj z kimś pogadać, chociaż myślę, że nie. Na razie i tak wybierzemy się do jeszcze do tego miejsca, o którym mówiłem. Możemy sobie wziąć tutaj. Tak. Wybierzemy sobie pieska też na spacer tutaj chwilę. I przejdziemy się z powrotem do Honlath, bo tam mamy jeszcze tą skrzynię Olafa, którą chciałem zobaczyć, czy ten klucz, który znaleźliśmy, ją otworzy. Okej. Nie spodziewam się, że trafimy tutaj na jakiekolwiek problemy, bo w sumie wyczyściliśmy całą wieś. Oj. Oj, oj, oj. Okej. Wróciła tylko po to, żeby dokonać zemsty i zabić biednego kurczaka, a my zobaczymy sobie z tą skrzynią Olafa, czy faktycznie klucz, który posiadamy, ją otwiera. Tak jest. Jest bezcenny nóż Olafa do sera, plus jeden do przebijania pancerza, a także mały, olśniewający kryształ błyskawicy. Zobaczmy, co to za nożyk. Napis na ostrzu głosi: dla Olafa. W końcu jest ostrze, które podoła jednemu z twoich wspaniałych, twardych serów. No proszę, pewnie jakiś podarek od przyjaciela albo kogoś podobnego. No i wielka tajemnica rozwikłana. Wiemy już, co się znajdowało w skrzyni Olafa. Możemy wrócić do obozu i zmienić sobie szyk drużyny, taki, aby był optymalny pod wyprawę na szczyt wojownika. Obozowisko drużyny. Zastanawiam się, czy może jeszcze będzie Shale miała coś do dodania. Mam kilka pytań. Nie ma nic lepszego do roboty? O, jeszcze jest sporo. Okej, zobaczmy. Możemy zapytać na przykład... W jaki sposób Wilhelm wszedł w twoje posiadanie? To akurat wiem. Bo Wilhelm często się tym przechwalał, o ile tylko znalazł się ktoś, kto chciał go słuchać. Twierdził, że znalazł mnie w głębokich ścieżkach. Stałam rzekomo unieruchomiona w ruinach jednego z taigów, a nieopodal leżała moja różdżka kontrolna. Ciekawe pytania właśnie, na przykład, co Wilhelm robił w tych głębokich ścieżkach, albo co ona tam robiła.
Zobaczmy, co Wilhelm robił w głębokich ścieżkach? Szukał skarbów. Takie miał hobby. Podróżował tak dużo, bo szukał wejść do głębokich ścieżek. Starych miejsc, o których krasnoludy dawno już zapomniały. Schodził na dół i szukał magicznych skarbów, zanim innym przyszło do głowy uczynić to samo. Rozumiem. A ty skąd się tam wzięłaś? Wydaje mi się, że pamiętam jakąś bitwę. To było wiele lat wcześniej. A później zapadły ciemności. Szlak, krótko mówiąc, nie. Nie pamiętam, skąd się tam wzięłam. To zresztą bez znaczenia. Mhm. A wiesz, w jakim miejscu głębokich ścieżek to było? Nie. Ten skryty drań nie chciał mi powiedzieć. Pytałam i pytałam, ale nie. Zwykł mawiać, że pewnego dnia, jeśli będę posłuszna i nie naskarżę jego żonie, zabierze mnie tam i sama będę mogła się rozejrzeć. Paskudny, kłamliwy drań. Gdybym dostała teraz jego głowę w swoje ręce, wycisnęłabym ją jak wielką cytrynę. O cholera. Ale pała faktycznie taką, ale nie dziwię się, jeśli był faktycznie tak irytujący i to trzeba było tyle lat z nim spędzić. Czyli gdyby cię nie znalazł, to... Nie musiałabym znosić tego bałwana. I lepiej bym na tym wyszła. Nie wydaje mi się, bym będąc tam była świadoma inaczej niż w wiosce. A może jednak byłam? Może to właśnie było to mroczne miejsce i po prostu nic nie widziałam? Jak długo mogłam siedzieć w ciemności i gapić się w nicość, na chwilę nawet nie zasypiając? Wolę o tym nie myśleć. No właśnie, czyli mogłoby tak być... Lubimy sobie myśleć, że w jakimś sensie utraciła świadomość, stąd ta ciemność, ale może cały czas była właśnie świadoma, tylko ta ciemność była tym... tym miejscem w jakimś głębokich ścieżkach, które po prostu tkwiła. No nieźle, nieźle. To faktycznie tak czy siak tortura i rozumiem, co miał na myśli Karidin, kiedy wspominał właśnie o... Wspominał. Generalnie mówił, że kowadło trzeba zniszczyć, a nie powinno się tworzyć tych golemów. Ruszajmy. A więc w drogę. No dobra, coś nawet udało się nam wyciągnąć i tym razem zakończyło się nie najgorzej. Shale, tej reputacja poprawiła się o 7, czyli troszkę ją sobie zjednaliśmy. Widać, że te rozmowy też jej służą na swój sposób. Zobaczmy. Tu już wszystko, myślę, uzupełniliśmy to, co chcieliśmy zorganizować sobie. W takim razie ja tu sobie podejdę do mapy świata do końca. No i właśnie, mówiłem, że chciałem na tą wyprawę na szczyt wojownika zebrać sobie Shale. No i tutaj myślę, chyba standard. Tam, gdzie nie wiadomo, tam najlepiej korzystać z pomocy uzdrowiciela. No, a także tutaj Morrigan ma... no niemałe zdolności tutaj w kierunku właśnie tej kontroli. Chociaż jak widzieliśmy, Shale także miała podobne możliwości. To też było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że możemy sobie fajnie tym swobodnie manipulować. Jeśli będzie trzeba więcej kontroli, to wykorzystamy taki zarówno właśnie talenty Morrigan, jak i Shale. Jeśli trzeba będzie jakiegoś obrońcę, to też możemy taką rolę pełnić, wybierając właśnie Shale. Więc zobaczymy sobie, jak to zda egzamin. No i w drogę na szczyt wojownika. Z południa na północ taką sporą drogę musimy pokonać. Zastanawiam się, czy coś się po drodze jeszcze wydarzy. Czy będziemy mieli spokój? No i jesteśmy. Szczyt wojownika. Wow, spodziewałem się jakichś ruin. Stwórcy, spójrzcie tylko. Co za forteca? Mówiłem, że dzięki tej mapie przedostaniemy się przez tunele. A, robi wrażenie, to pewne.
To miejsce jest aż przesiąknięte historią. Nie czujesz tego? No więc będę szedł za tobą. W pewnej odległości. Mhm. Czuć tutaj odór śmierci. Spodziewam się, że czekają nas kłopoty. No dobra. Zaktualizowano zadanie. Szczyt wojownika. Przybyłeś na szczyt wojownika. Dokładniejsze poszukiwania mogą rzucić lepsze światło na wydarzenia sprzed 100 lat. Ostatnim komendantem Fereldeńskich Strażników była Sofia Dryden. Levi pragnie się dowiedzieć więcej o jej życiu i ma nadzieję znaleźć dowody na to, że przyniosła rodzinie zaszczyt, a nie hańbę. No powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o tutaj o ten rozmach. Spodziewałem się, że po pierwsze będzie jakiś mniejszy, a po drugie raczej w ruinach, a tu się okazuje, że wygląda naprawdę jakby po prostu była opuszczona i tyle, ale w dalszym ciągu w świetnej kondycji. Dobra, zobaczmy, wybiorę sobie całą drużynę tutaj i może przeprowadzę mały zwiad na początku. Zobaczymy, czego się spodziewać. O, coś tam leży. A, wszyscy tu przybyli. Cofnijcie się! Cofnijcie się w końcu! Zdobycie szczytu nie będzie łatwe, panie. Dałem strażnikom szansę na honorową śmierć. Tymczasem oni kryją się jak tchórze. Skorzystamy więc z rady króla. Weźmiemy ich głodem. Na szczycie mają zapasy na wiele miesięcy. A więc zaczekamy. Gdy będą zbyt słabi, żeby unieść broń, poślemy ich na sąd ostateczny. Co to było? Przez chwilę zrobiło mi się słabo. Chyba nie oszalałem, co? Ty też to widziałeś? Ja też miałem wizję, Levi. Jak to możliwe? To miejsce jest naprawdę nawiedzone. No tak, zasłona jest tutaj cienka. W wieży kręgu było podobnie. Coś tam fruwa za jego plecami w ogóle. Zasłona? To właśnie ona oddziela nas od pustki i demonów. Demony? Dzięki niech będą Andraście, że się zjawiłeś. Ojej, chyba go trochę spłoszyliśmy. Ty przodem. Mhm. No tak chciałem zrobić właśnie, także zobaczymy. A ja tu sobie tak, biorę kamuflaż. Ukrywam swoje zbrodnie. O cholera, dobra. Mamy tutaj do czynienia z jakimiś szkieletami. Zaraz sobie zobaczymy. Myślę, że najrozsądniej będzie nie wchodzić tam. Kiedy nie wiadomo czego się spodziewać. Szkielet Arlanda, co tutaj... Jakiś nowy rodzaj szkieletów i z tej mgły powstały. Ojej, Levi tam został. Jakoś specjalnie się nie przejął. Dobra, ja tu sobie jeszcze pozwolę użyć może właśnie teraz tak jakiejś defensywy. Raczej nie, po prostu ich walimy. Spróbuję ich nawet przymrozić, może się uda. Oj, pięknie. Dobra, zaraz wykorzystamy sobie jeszcze porażenie może. O, w ten sposób. I do tego jeszcze możemy wykorzystać... Teraz tak. Może tak po prostu zaczniemy ich okładać. Myślę, że będzie najrozsądniej. No nie był to faktycznie wymagający przeciwnik, ale ignorować nie ma co. Czy to wszystkie? Nie, jeszcze coś chyba tam grasuje w tej mgle. Ten jeszcze wstanie. O, z cienia się wyłania. No ładnie. Dobra, to zaraz sobie zobaczymy. Tutaj niech podejdą bliżej, po prostu użyjemy to trzaskanie w ziemię. Ten wstrząs powinien zadziałać rewelacyjnie. Choć to chyba zadaje obrażenia wszystkim naokoło. Muszę być trochę ostrożniejszy przy tym. Jeszcze jakieś? Chyba nie.
Jeszcze? Tu z góry schodzą, okej. A te skąd się tu wzięły? O cholera, dobra. Tu jest jakiś szkielet strażnika. Aha, czyli tu, tam mieliśmy jakieś szkielety Arlanda, a tutaj szkielet strażnika. Wydaje się, że w tym miejscu jakoś te szkielety, być może duchy toczą wieczną walkę jakąś. Tylko nie wiem, czy ze sobą, bo na razie po prostu się rzuciły jedna strona na nas najpierw, a potem druga. Spróbuję szybko się z nimi uporać. To jest jakiś w ogóle akolita. Okej. Okay. I jeszcze tego możemy spróbować. Tam nam tłuką wszystkich. Znaczy wszystkich. Łyn na razie oberwała. Jakbym mógł cię prosić tutaj, przyjacielu. Przyjaciółko Shale. Trach go. Potem tego drugiego może, co? Uda nam się podleczyć jeszcze. Ojej. Wygląda to niebezpiecznie. Spróbujmy życiodajną osłonę na siebie rzucić. O! Zróbmy użytek z tej magii bojowej jeszcze może. Powinna nam dać jakąś pancerza. Znaczne premie do pancerza. O! Teraz powinno się udać zregenerować i... Okej. Dobra. Teraz możemy walczyć. Pięknie, odzyskuje szybko dość te punkty życia. Mana też jakoś tutaj się bardzo nie kończy. Czy jeszcze coś? Jeszcze wstały tam. O cholera, dobra. Ależ tych... No właśnie. Spróbujmy jakoś schować się za ścianą tutaj. Może uda nam się sprowokować. Tamte nie podejdą raczej. Ci łucznice. To wykorzystamy może... A, dobra, moje zdolności. Ja tu sobie podejdę do chłopaków. Nie powinno to sprawić wiele problemów. Raz, dwa, trzy. Poszło. Teraz jeszcze... Tu jest jakiś główny zwiadowca. Okej. Okay. To najpierw pozbędę się tego jegomościa. Może nawet wykorzystamy sobie na niego grad ciosów. Okej. I teraz całą drużyną spróbujemy szczęścia z głównym zwiadowcą. Gdzieś tam Morrigan przepadła. O cholera, daleko. Dobra, to wykorzystamy miażdżące więzienie może. Zobaczymy, czy zadziała. Jak nie, to jeszcze mamy glif paraliżu. Tak, zdrowie. I zobaczmy. Udało się uruchomić pułapkę. Tłuczemy go teraz tutaj. Tylko szkieletek. Ja też jeszcze sobie pozwolę. O. Pięknie. Chybaśmy wykończyli wszystkich. O matko. Dobra, cóż to było za starcie. Antyczna kusza strażnika. O proszę. Plus jeden do obrażeń i szybkie celowanie. Zerknę sobie tutaj. Ta znakomicie skalibrowana i wyważona kusza strzela z wielką siłą i dokładnością. Mimo swego wieku prezentuje się całkiem dobrze. No jak wszystko tutaj właśnie wydaje się, że niekiepskiej jakości były te rzeczy. Butelka z kwasem. Zbierzmy sobie tutaj też tą butlę z kwasem. Ciekawe, że ta mgła tutaj tak się utrzymuje. Jeszcze sobie... Tutaj pozbieram te fanty, które leżą w... Chciałoby się powiedzieć w zwłokach, ale to raczej w kościach szkieletów. Tu jest jeszcze jakiś strażnik. Jasne. Długi miecz strażnika. Jakoś dużo warte? No nie szczególnie. I jeszcze tutaj jest mniejszy zestaw do leczenia ran. Dobra, całą drużynę możemy sobie wybrać, podejdziemy tutaj. Ja sobie zapiszę, jeszcze porozmawiam z Lewim. Zastanawiam się, czy będzie miał coś do dodania. To jeszcze nie koniec. Aha, to jeszcze nie koniec. No dobra, czyli na razie nie ma nic do dodania. W takim razie ja tutaj sobie skorzystam z kamuflażu i rozejrzymy się co nieco po tym miejscu. Co tu jest? Wejście do twierdzy, tu jest pierwsze piętro, wieża Avernusa. A tutaj wyjście, czyli tunele, z których przyszliśmy. Ja sobie zerknę,
Czy tutaj można gdzieś wejść? Nie bardzo. Tu jest jakaś studnia. Powóz. Tu jakaś tylna brama, chociaż dziwne, że tyle czasu minęło, że tu aż drzewo wyrosło takie młode. Tu chyba już nic nie ma. Dobra, zobaczmy, jak sytuacja wygląda tutaj na górze na schodach, a następnie tam sobie spojrzymy na tą lewą stronę, bo tam widzę też gdzieś prowadzi. Najpierw rozejrzę się tutaj. Tu jest główne wejście do twierdzy. Okej. No i tutaj ten dziedziniec. To sprawdźmy jeszcze prawą stronę. Tu z kolei nie da się wejść, choć ma ciekawe zdobienie, muszę przyznać, bo jest jakaś, nie wiem czy to łeb hydry, zdaje się. Tak wygląda. W każdym razie wejść tutaj nie można. Bo to jest jakaś właśnie jedna z tych części wieży. Rzeźba. Zobaczymy, co tutaj się czai. Tu są jakieś kamienie, coś jest zasypane, tak jakby, nie wiem, co to za miejsce. Nie jest opisane w żaden sposób, a jedyny element to jakaś rzeźba, która tutaj stoi z jakąś piką. Spójrzmy, czy można z nią tutaj w interakcję wejść. No można. Nowe zadanie. Historia BSS. Co takiego? Historia BSS. Poznaj lepiej historię szczytu wojownika. Udało ci się poznać część historii bazy na szczycie wojownika. A, tutaj baza na szczycie wojownika to miało znaczyć chyba jakieś. Możliwe, że można poznać ją lepiej. Spróbuj dowiedzieć się więcej. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy jeszcze nie tylko tutaj odszukać te informacje na temat Sofii Dryden, ale także jakąś historię samego tego miejsca. Zaktualizowano kodeks jeszcze. Historia szczytu wojownika, rozdział pierwszy. Baza Szarej Straży na szczycie wojownika została zbudowana w połowie wieku chwały, kilkadziesiąt lat po zakończeniu ostatniej plagi. Wcześniej szarzy strażnicy stacjonowali w zamkach i fortach należących do przychylnych magnatów. Komendant straży, Gaspar Asturian, pragnął dobrze bronionej twierdzy, w której jego podwładni mogliby mieszkać i szkolić się. Jego zamiarem było przekształcenie szczytu wojownika w niezależne miasto. Pamięć klęski pomiotów i pokonania arcydemona Zazikela była wciąż świeża w sercach mieszkańców Fereldenu i wielu z nich złożyło hojne datki, by wspomóc budowę twierdzy. Szczyt wojownika ukończono w ciągu 10 lat i poświęcono stwórcy w 9 erze 34 roku chwały. Fragment historii Szarej Straży w Fereldenie, pióra brata Genitivi, uczonego zakonu. No właśnie, czyli dowiedzieliśmy się, że sama twierdza została założona przez niejakiego Asturiana i podejrzewam, że jest tak okazała i tak zachowana w tak dobrym stanie przez wysokiej jakości właśnie materiały, których użyto, a to się okazuje, że po prostu ludzi troszkę napędza, podejrzewam, strach. No jedyne miejsce, które aktualnie możemy wejść, to jest to wejście do twierdzy przez główną bramę. W takim razie ja tu sobie zbiorę całą drużynę i udamy się w tamtym kierunku. Jeszcze tutaj sobie zerknę, bo mogę coś tu, te trzy punkty, tu jest jeszcze możliwość też rozdania jakiejś specjalizacji. Możemy na przykład sobie uzdrowiciela dusz. Tylko niech no zerknę, jak to tam dokładnie wygląda. Uzdrowiciel dusz to jest tutaj, czyli można rzucać uzdrowienie, grupę albo ożywienie ewentualnie też. Też dość ciekawie. Gdybyśmy chcieli użyć właśnie na przykład tego uzdrowienia i na pierwszym poziomie sobie coś takiego wybrać, to myślę, że mogłoby to nam świetnie zadziałać. W takim razie wybiorę sobie tutaj tego uzdrowiciela dusz. Zawsze to premia do magii, a także niewielka regeneracja żywotności podczas walki. No i ponadto, o proszę, tutaj możemy znowu sobie dwa punkty, jeszcze albo nawet trzy, 60 magii, to tak sporo, więc myślę, że siła zaklęć też dość fajnie by tutaj nam działała. No i mamy
kilka elementów, które możemy tutaj wybrać. Mianowicie jeszcze ostatnio zastanawiałem się nad tym koszmarem na jawie. Choć nie wiem, czy tutaj zadziała. Wydaje się, że na razie mieliśmy do czynienia z jakimiś szkieletami. Nie wiem, czy koszmary na jawie na nich działają. Można by spróbować, chociaż wątpliwa sprawa. Tutaj jeszcze albo weźmiemy sobie tego uzdrowiciela dusz, bo zawsze to możemy coś podrzucić, jakieś awaryjnie, jakieś zaklęcie leczące, gdyby nagle się okazało, że będziemy gdzieś tam przyjmować obrażenia. Bo tak to jeszcze tylko tutaj... albo zainwestować w ogień jeszcze. To też jest jakieś rozwiązanie niegłupie. Możemy spróbować. Zobaczymy, ile nam starczy tych punktów z czasem. Czyli tak sobie rozwiążemy. Na razie, proszę bardzo, mamy teraz kolejny stożek, który możemy rzucać. To też nie z gorszo, że tak powiem. Tutaj może być ciekawie. Zobaczymy, jakich przeciwników będziemy napotykać, bo jeśli będzie duże zastępy takich właśnie słabszych, to myślę, że właśnie taka magia ofensywna w tych stożkach zda nam świetnie egzamin. Zobaczmy, co w środku. Morale ludzi jest niskie. Oho, kolejna wizja. Moje zaklęcia są tutaj bezużyteczne. Zaklęcia nie wystarczą, żeby dowodzić ludźmi, Avernusie. Przypomnę im, że są strażnikami. Żołnierze! Nie będę was okłamywać. Sytuacja jest niewesoła. Przeciwnik ma przewagę liczebną, a my puste brzuchy i coraz mniej serca do walki. Ale jesteśmy przecież strażnikami! Mroczne pomioty czmychają, gdy słyszą dźwięk naszych rogów. Arcydemony padają martwe, gdy damy im posmakować naszych ostrzy! A więc mamy paść na kolana przed jakimś despotą? Nic z tego! Ja nigdy się nie poddam. Nie poddam się i nie zatańczę na szubienicy Arlanda. Proponuję przeto tu i teraz, w tych uświęconych korytarzach, gdzie całe pokolenia naszych braci czuwały gotowe, by stanąć do walki przeciwko mrocznym pomiotom i wszelkiemu złu. Proponuję, byśmy posłali temu tłustemu bękartowi wiadomość. W tym świętym miejscu stawiali wrogowi czoło dumni, silni ludzie. Prędzej umrę, niż poddam się tyranii. Już przemówienie. Dzielni, nawet gdy morzył ich głód, razem z nimi stała moja praprababka. Czy król Arland był tyranem? Niewiele wiadomo na jego temat. Wojna o sukcesję, która wybuchła po jego śmierci, to było dopiero coś. Trwała blisko 10 lat, a w jej toku Denerim oraz Królewski Pałac o mało co nie zostały spalone do gołej ziemi. Utracono wiele historycznych zapisów. Być może w środku znajdują się odpowiedzi na dręczące nas pytania. Ale dość już tej mojej paplaniny. Prowadź, przyjacielu. Ciekawie, czyli okazuje się, że ja się spodziewałem, że prawdopodobnie, jeżeli już trafimy może tutaj na jakieś bestie czy coś takiego, które gdzieś tu się może rozpierzchły, a wydaje się, że mamy do czynienia właśnie ze szkieletami, z jakichś armii, które się ścierały i także takie te duchy, które... Tutaj jakieś ogniki też zresztą fruwają co jakiś czas w różne miejsca, więc spodziewam się właśnie, że... Trochę może pokazują, ilustrują historię tego, co tutaj zaszło. Oczywiście nie wiemy, czy są to przeżycia jakichś osób, które brały w tym udział i tak te duchy je zapamiętały, teraz je tak odtwarzają, czy może jakaś fikcja, czy rzeczywistość. Ciężko powiedzieć, także spodziewam się, że wraz ze zwiedzaniem kolejnych części tej wieży, tej twierdzy ogólnie całej, no nieraz spotkamy takie sytuacje.
Tymczasem myślę, że jest to doskonały właśnie moment na to, aby zapisać sobie właśnie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast w przyszłym odcinku no postaramy się odkryć tą historię, nie tylko właśnie z tego, co tutaj było zadanie, które otrzymaliśmy odnośnie znalezienia dowodów na to, że Sofia Dryden nie była zdrajczynią i nie splamiła swego honoru, nie przyniosła mu też swojemu rodowi hańby, a raczej zaszczyt, to jest jeszcze właśnie sama historia tego, jak w ogóle ta wieża powstawała. Zobaczymy, ile uda nam się poznać, zwiedzić i zgromadzić. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Natomiast chciałbym Wam życzyć właśnie przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No i widzimy się w następnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć.